naszym zadaniem jest wsadzić jak największą ilość słomek do butów. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Teraz kto w zębach przyniesie więcej piłek? Ja rzucam. Brać groszki w ręce, jedziemy! W dzisiejszym odcinku z gry Kill It With Fire udamy się do kuchni, gdzie będziemy musieli walczyć ze skaczącymi pająkami. Jeżeli nie lubicie pająków, strzelajcie łapeczki w górę, 10 tysięcy łapek i wlatuje kolejny odcinek z tej gry. No i nie zapomnijcie wbić na pixshop.pl po przekozarskiej koszulki. Link znajdziecie w opisie. Exterminator Farel gotowy do działania. Moi kochani, sprawdźmy na samym początku, co mamy nowego odblokowanego, co odblokowaliśmy. Odblokowaliśmy trackera, odblokowaliśmy chipsy cebulowe, czy jakie tam, nie wiem, serowe, które wabią pająki. Okej, mamy już nawet pokaźną tutaj kolekcję, wam powiem. Zobaczmy sobie jeszcze, co mam tutaj we Fire. Mamy lakier do włosów oraz C4. Z broni mamy shotguna. No i oczywiście tutaj nie mamy jeszcze dodatkowych rzeczy, ale tutaj mamy na przykład kosiarkę, granaty hukowe. Dron jest! Co jest? Mamy masę ciekawych rzeczy do odblokowania, więc nie czekamy. Od razu lecimy. I dzisiaj będziemy czyścić kuchnię. Okej, okay, let's go! Co mam tutaj do zrobienia? Musimy zabić skaczące pająki. O kurczę, jeżeli ktoś interesuje się terrorystyką, z pewnością kojarzy pająka takiego jak Irminia. Jest to pająk nadrzewny, mój kumpel kiedyś takiego miał. Brał go na ręce i z ręki na rękę przeskakiwał. Serio. Jeżeli nie wiecie, to sobie wpiszcie Irminia Jumping w Google i sobie zobaczcie, jak te pająki skaczą. I coś mi się wydaje, że to mogą być takie same pająki tutaj. Jakie mam w ogóle broni? Okej, mam wszystko. Zróbmy tak, że sobie zanęcimy tutaj na począteczku. Jakiś pajączek tutaj sobie przyszedł i dostał zara na dziurę ode mnie. O, jest i pierwszy... O, skaczący pająk! Ale się wystraszyłem! Czy wy to widzieliście? Gdzie ty jesteś? Chodź tutaj! Dostajesz na dziurę. On taki był rudawy. Rudawy pająk, tego co ja się orientuję, to są murinusy. Murinus, taka jest nazwa łacińska tego pająka, bo ja mocno się interesuję terrorystyką. Generalnie mam pająka, który ma wiele, wiele lat. Na 18 go dostałem. 12 lat już ma ten pająk. Jak chcecie, to mogę nagrać wam o nim odcinek i wam pokażę, jak wygląda. Generalnie pajęczaki żyją sami... O! Był skaczący. Pajęczaki żyją do 25 lat, jeżeli chodzi o samice. Samce troszeczkę krócej, bo zazwyczaj zostają zjadane przez samice. Taka ciekawostka od Farela. Z Farelem przy świat, a jak? To ja będę się tu bawił. Popalmy troszeczkę te pająki. Zróbmy ostre dymy, widzowie. Spójrzcie na to. Jedziemy. Nie ma na co czekać. Otwórzmy jeszcze tutaj zmywareczkę. To. No dobra. Zabiłem dwa skaczące pająki, tak? Co mamy? Spray! Tego właśnie szukałem. Chodź, panie sprayu. Potrzebowałem cię. Czy ja teraz mogę ją podpalić? Halo? Lecimy z tym. Ucieka głupi pajączek. Ja się was nie boję. O, patrzcie. Leci do mikrofalówki i dostał. Na dziurkę. Odblokowałem Owen, czyli piekarnik, tak? Jest, piekarnik. Mogę go otworzyć. Za 4 sekundy, moi kochani, mamy gotowe danko. Pająk w 5 smakach na ostro. Patelnia! Wow! Nowy item! Spójrzcie na to, to jest kozak. Przecież jak teraz przypierdzielę czosnek, to zrobi mostek. O, przystojaczek z pizzą. Bum! Nawet nie macie pojęcia, jak się namęczyłem w poprzednim odcinku, szukając takich głupich ramek. Woo! Coś mi się wydaje, że za tym z tyłu będzie pająk. Nie ma. Jaką mamy misję do wykonania? A, właśnie. Tu miałem opróżnić to. Syf total. Chyba studenci mieszkali. Ła, pająk był! Porobiony? Czy żyje? Ucieka? Jest! Chodź. Dobra, masz szczęście, mordziaty. Już go chciałem tutaj nokautować. No i to mi się podoba, widzowie. Porządeczek musi być, tak? Lodówka wyczyszczona. Czy mogę nacisnąć? Nie, nie mogę. Dobrze, musimy poniszczyć naczynia. 7 na 20, nie są jakieś naczynia. Bum. To jest naczynie? Zalicza się? Nie, to nie jest naczynie. Coś mi się wydaje, że naczynia są tutaj. O, właśnie. Proszę bardzo. Jedziemy z nimi. Tak? Zalicza się to? Oczywiście, że tak. Gdzie jest pistolet? Inaczej. Widzowie, tak się niszczy naczynia w Massachusetts. Tu. Tu. 3, 2, 1. Detonacja. Boom. Wysadzeni w powietrze zostali. Pająki i naczynia. Pięknie. Rozwalone wszystkie naczynia. I... Ej. To nie był Jumping Spider? To nie był Jumping Spider. Myślałem, to był Jumping Spider. No dobra. Mamy kolejny jakiś pokój odblokowany, więc zaraz tam przechodzę. Biorę patelnię w dłoń, gdzie jest patela. Mamy patelkę i jedziemy z nimi. To jest chyba skaczący pająk. Uwaga, po cichaczu. O, skoczył na mnie. Wryj. Go walę. No i co my tutaj mamy? Jest sprejek, jest jakaś karteczka, są chrupeczki, którymi... Ach, masz, wryj. Którymi mogę tutaj pajączki wabić. Chodź tu.
Wow, panie, dokąd pan? Dobra, podpaliłem go. Czekaj. Co to jest? Pan odkurzacz vacuum cleaner, czy wy to widzicie? Chodź tu. Ja dziękuję, ja mogę normalnie sobie wciągać teraz pająki do środka. Patrzcie na to. Ale miksa. A jak zmienię na to, to coś to robi? Wypluwam! Ciągam i wypluwam. Chodź. No to co, lecimy, czyścimy, moi kochani. I co, ja normalnie to wciągam do środka? Tak, o, po prostu zapchał się, w 100% się zapchał. Dobra, to teraz zróbmy tak, że wszystko wypluwamy tu. Patrzcie na to. Ej, to jest zarąbiste. Kozak, ej, dokąd? Chodź, tu, wracaj. Uciek. Dostaniesz na dziurkę. Dobrze. Porobiony. Pralka, pająk. Mam jakiś prezencik, ale musimy wykonać zadanie, żeby odblokować. Dobra. Same do zrobienia. Okej, muszę zostawić chrupeczki, tak? Gdzie są te cheese puffsy? Proszę. Proszę zajadać pajączki. Częstujcie się, nie krępujcie się. Dobra, szukamy dalej. Jest i pajączek. Łatwo. Dobra. Idzie po chrupkę. Dobra, zjadł. Tak jest. Zdobył snaka, patrzcie, od razu urósł. Wracaj, gruby, co ty sfirujesz? Dryer odblokowałem, gdzie to jest? Tutaj. Nie, tu jest garaż. Czekaj, ale tutaj odblokowałem. Tak jest. Suszarka to jest. Mamy prezencik. A w środku żel. Odblokowałem jakiś żel, ale jeszcze nie ogarniam dokładnie, co on daje. A na spokojnie, za chwileczkę, widzowie, zrobimy porządek. Dajcie w ogóle znać w komentarzu, czy boicie się pająków, jak one tak wyskakują tutaj. Macie arachnofobię, czy nie macie arachnofobii? Ja się pająków generalnie nie boję, dlatego walczę z nimi. Imię tych, którzy się boją. Mi się wydaje, że trzeba troszeczkę zrobić porządeczek. Palić się! Boom, boom, ale dymy. Zobaczcie, co tutaj narobiłem. Podnoszę to wszystko. Ładujemy. Odblokowałem! Jak szybko! Nawet nie wiedziałem, jakie mam zadanie do zrobienia. Po prostu spaliłem cały garaż. O! Nie wierzę! Koktajl mołotowa w tej gierce przecież będzie coś. Czuję turbo OP! Patrzcie, mam zadanie poodkładać na miejsce. Poukładać, pokolekcjonować. O, właśnie. Śrubokręciki, wiertałki na miejsce. Piła do piły. Pona. O! Dłuto. Postaram się nazwać wszystkie śrubokręty. Śrubokręt jeden, śrubokręt drugi. Nóż do tapet potrzebujemy. Gdzie jest tapeciak? Postaram się nazwać wszystkie narzędzia. Powiedziałem, wszystkie śrubokręty. Tapeciak, proszę bardzo. Mamy młoteczek, proszę bardzo. Okej, okay, odłożone na miejsce, pięknie. Nie! Co ja zrobiłem? Czemu ja trzymam koktajl w ogóle mołotowa w ręku? Kolejny młot? Aha! To, żem dorzucił do tablicy. Proszę. Może ja do odkurzacza wciągnąłem i nic o tym nie wiem. Jakieś przedmioty. Odkurzacz, wypluj. Nie, mam pusty. Poczekajcie, powciągamy sobie różne pierdółki, żeby nam się tutaj nie walało pod nogami za mocno. Proszę państwa, tak jest. Zapraszam do środeczka, do odkurzacza. Dopiero 50% zapełnionego. Sprzątanko garażyku. A więc tak, jest wyczyszczone, więc te przedmioty nie leżą w garażu. O kurde, czy wy to widzicie? Chodź do środeczka, tak jest, wciągamy. Dobra, zapchałem odkurzacz. Teraz postaram się wszystko wypluć do pralki, patrzcie na to. Co jest? Ja zbuguję grę w ten sposób. Ale jest kombinerek. Ja potrzebowałem te obcęgi. Okej. Pająk, gdzie? Tu, malutki, chodź tutaj, dokąd? Panie, co pan zwariował? Hello. Czy ma tu ktoś z was klucz francuski? Bo tu potrzebujemy takiej rzeczy. Czego nie otwierałem? O, tutaj jeszcze mnie nie było. Chodź tu! Dostajesz w łeb! Ej, bo cię spalę. Obiecuję ci to, dobra. Woo! Kolejny się z niego wykluł. Ile ich będzie jeszcze? Tutaj, patrzcie, on zajada sobie i ucieka. Dokąd, panie, chodź tu! Palisz się. Dobra, zróbmy to inaczej. Weźmy sobie faktycznie nasz odkurzacz. Wessajmy wszystko, co jest nam niepotrzebne. Tak jest, zapraszam do środeczka, bo robimy porządeczek. Teraz wszystko wypluwamy tutaj. Niech to leży, bo mi się tutaj nic nie przyda. Sprawdźmy, czy przypadkiem nie ma tej niezbędnej rzeczy do przejścia poziomu. Czyli nie wessałem. Nie. Trzeba czyścić dalej. Dobra, ciągamy wszystko, co tutaj zostało. Chodź. O, pająk poszedł drugi. Dwa naraz. Łatwo z wami. I wypluwamy wszystko. Gdzie pająki? Dobra, poleciał jakiś? Ale chyba zginął od razu. Tak, zginął. Lamus.
Co my tu potrzebujemy? Dwóch przedmiotów. Skąd ja mamy wziąć? O, jest klucz pod autem był. Czy wy to widzicie? Dawaj. Jest, mam to. Jest. Dobra, została nam tylko szpachelka. To gdzie ona jest? Też pod autem? No niesamowite rzeczy tu się dzieją w tej gierce. Jest! Tutaj leży, zobaczcie! Kompletnie nie widziałem przez to, że się podpaliło tutaj delikatnie coś. Niechcący. To później nie ma co się dziwić, że nie widzisz itemu Farel. Organizer Toll. Odblokowałem. Wow! Co jest? Muszę zabić Spider with Fire. No to lecimy z nimi. 10 pająków w ciągu 50 sekund. Tak mam zabić? Jesteście, ziomeczki. Chodźcie. Tu są. Wracaj. A to ten skaczący. Chodź tu. Chodź. Mordko. Chodź. Dokąd. Wracamy. Polimy się, mordeczki. Kolejne biegną. Mają wsparcie. Dobra, 5 na 10. Tutaj. Dawaj. Zamykam drzwiczki. Nigdzie stąd nie uciekniecie. Nie ma najmniejszych szans. Ile? 8 na 10. Challenge complete? Dobra. Wykonaliśmy, moi drodzy, wszystkie zadania. Lecimy na kolejny poziom. Mogę sobie ulepszyć moją postać. Mamy 15 punktów ulepszenia. Cargo shot, czyli dostaniemy dodatkowe 4 sloty na przedmioty. Oczywiście sobie zakładamy i mamy żel. Żel redukuje nam nasz ból oraz dzięki niemu możemy szybciej biegać. Wow! Na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze poprzedniego odcinka z gry Kill It With Fire, no to klikajcie tutaj w kartę. Macie przypięty odcinek. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!